Hej, dzień dobry, cześć i czołem wszystkim zgromadzonym tu lub w najbliższym czasie. Cześć Sebastianie. Trochę mnie niepokoi, że drogę mam dużo dalszą niż myślałem, że będę miał. Cześć Patku. Zawsze mi się wydawało, że to ognisko jest jakoś odrobinę bliżej, żeby dobiec powrotem tej bestii, jeżeli tam umrzemy. Najwyraźniej się omyliłem. Z drugiej strony oznacza to, że czysto teoretycznie mogę pozgarniać rzeczy, które tutaj leżą na ziemi. Nawet słychać, że niektórzy z tych olbrzymów tutaj tylko śpią. Na szczęście można ich w dużej mierze olać. Nic złego się nie stanie. Przysięgam. Absolutnie nic złego. Au. Nie ma prawa się wydarzyć, jeżeli olbrzymy zostaną olane. Dużo gorsze rzeczy mogą się stać. Ale, bo ja ten miecz dwunastki trzymałem. Już pamiętam wszystko kojarzę. Tak właśnie patrzę, że coś mi się z tym mieczem nie zgadzało. Ember? Na wszelki wypadek. I teraz muszę pamiętać, że te bestie się nie stagerują na, na hita z ognistych piromancji. Ja tylko chciałbym wyciągnąć jedną. 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 Okej. Okay. No chodź. Chodź, słonko. O-o. Niedobrze. Jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Jest bardzo nie okej. Okay. Zazwałem, jest okej. Okay. Konsekwencje się dzieją w domu w krótkim rękawie. Pomyślałbym, że się iść domu jeszcze nie powinny być aż tak, że... O Jezu. Ta bestia jest cholernie wytrzymała. O-o. Nie podoba mi się to, co widzę. Jeszcze jeden. Dobra, mamy to. Jeszcze tylko drugą. Powiedziałbym, że generalnie teraz też trochę taka pogoda jest, że łatwo się o jakieś wyziębienia czy coś. Że to nawet niekoniecznie musi być siedzenie w domu na krótko czy coś. Zwłaszcza jeszcze zależy, jak się... Au. Jak się ma ogrzewanie włączone. Nie zdążę. O Boże! To nie jest coś, czego potrzebowałem w swoim życiu. W sumie to całkiem zabawne, bo... ja teoretycznie przynajmniej... O Boże. Au. Ale on nie musi wracać do lampy, ja wrócę sam do innej gry. Przy okazji chłop dostanie swoje rzeczy, więc powinien się cieszyć. Generalnie to, co chciałem powiedzieć, to to, że teoretycznie jestem zbanowany za korzystanie z modu, więc jest bardzo duża szansa, że trafię na kogoś, kto też jest za coś zbanowany. Co jest mi bardzo nie na rękę, bo bardzo często tacy ludzie przychodzą na zasadzie instakillu pięściami, a im się zadaje po 1-2 obrażeń. Ale... Mam nadzieję, że nie będziemy mieli już tego problemu. No dobra. Golem, golem, golem. Ja nie golemie. Tym razem na pewno cię pokonam, czy jakoś tak. Cześć, się spadało na dół, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj na dół i tu się wychodziło. Głosu nie włączyłem. Już. Coś mi się właśnie głos nie zgadzał. Świętowanie 35 urodzin? A to Mega Man ma 35 urodziny TFTF? Nie, ale serio, jakoś tak bardzo kompletnie wywalone na to mam. Fajnie, że ma, ale nie jest to coś, czym bym się specjalnie przejmował na tej zasadzie. Czysto teoretycznie mógłbym próbować pójść do któregoś z tych nieszczęsnych olbrzymów. W praktyce wiem, że za cholerę mi się nie chce iść do żadnego z tych olbrzymów. Więc próbujemy to zrobić takie to, co robiliśmy. Tylko którędy tam się szło? Tędy? Chodźmy, chodź kolego, będzie fajnie.
możemy tak koncować z tarczy. To całkiem sympatyczne. Na razie 10 Quentiory wrzucane, szkoda, że Japanese only. Podejrzewam, że prędzej czy później będą też angielskie. Ja powiem szczerze, że w sumie to aż tak dużo Anti-Warriora i pochodnych generalnie nie mogę powiedzieć, że widziałem. Bo co ja widziałem? Widziałem głównie te odcinki do Faraomena, jeżeli dobrze pamiętam. I potem już niekoniecznie jakoś oglądałem. Zresztą nawet nie pamiętam, czy był u nas jakoś tak, kiedy ja jeszcze oglądałem rzeczywiście kreskówkową telewizję, że tak to ujmę. Nie, spoko jest ta elektryczna włócznia, muszę przyznać. Okej, okay, czyli musiało być więcej niż kojarzę. Dobra, udało mi się przedelować ich cudem. Już pamiętam, że muszę wbiec tutaj. Bo inaczej będą we mnie głazami rzucać. A więc o tyle dobrze. Tylko teraz unikać jego ataków. W ten sposób bardzo łatwo można wypalić arenę, a tego byśmy nie chcieli. Esmus. Dobra, po. Ale mnie lipnie. Holy fuck. Zapomniałem o grabie. Troszkę dlatego, że ostatnio go nie używał. Klip, klip. Anyway. Dwójeczka, moja najukochańsza dwójeczka. Co myśmy tu robili? Poza tym, że byliśmy w Low End Suck Peak. Bo tego się inaczej nazwać nie da, to jest Suck Peak. Sonika. A Sonika chyba całego oglądałem, z tego, który tam był. Tu się chyba nie spadało, przynajmniej jak patrzę na to, co jest tam dole, to nie chcę sprawdzać, czy tam się spadało. Tu na pewno można było wejść na górę i być zaatakowanym przez kolegę. Stracić pół HP najlepiej, bo czemu by nie? A kurde. To chciałem zabić. Czemu wcześniej nie weszło? A ja przy okazji co ty? Well done. Cześć Oxide. Wiedziałem, że sobie odepnie zasłonię czat. Dając o 600 energy shielda. Jeżeli ci to pomaga, to spoko. Mówię, no nie będę na siłę przekonywał do czegoś, czego nie jesteś, wiadomo, tak? Don't you dare. Tutaj coś się robiło, tylko za chwilę nie pamiętam, co robił. Wary of Rolling. No, tutaj na pewno trzeba uważać na rolowanie, bo są te... Są zbany z ucizną, a tego byśmy nie chcieli. Ostatnim razem pamiętam, że zrobiłem coś bardzo niemądrego w postaci... w przybiegnięcie tutaj liczenia na to, że mi się uda... z tamtym chłopem jakoś ogarnąć. Więc teraz chciałbym zrobić to choć odrobinę inteligentniej, ale jednocześnie... mam hexing urny. Ej, łap. Ulala. Ale złapał. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Holy fuck, nie wierzę. To już jest chyba retardacja. Dobra, teraz najważniejsze pytanie jest takie, czy te bestie na dole się odradzają? Wydaje mi się, że one się nie odradzają, więc jeżeli teraz tam podbiegnę i nie złapie mnie kolejny Aldish Faithful, to powinien być w stanie to tylko bestie w miarę rozsądnie wyeliminować. I wtedy tam na dole będę miał ognisko. Więc w miarę możliwości chciałbym to ogarnąć. Bo zawsze mnie zastanawia, jak to możliwe, że CDA może sobie po prostu sprzedawać dostęp premium w sklepach takich normalnych. Pomyślałbym, że CDA to jest jakiś taki... Nie, zawsze mi się kojarzyło jako taki serwis z teoretycznie niekoniecznie legalnymi odcinkami. Cześć, kapitanie.
Więc widok jakichś tam kuponów na konto premium na CDA w Żabce jakoś nieustannie mnie bawi. Aczkolwiek może po prostu nie do końca rozumiem, jak ten cały interes biznes działa. Dobra, czy dobrze kojarzę. Jedna z bestii już nie żyje. Więc możemy się teraz drugą zająć. Ta niestety aż tak łatwo. Trochę żałuję, że one tak się nie dają na... Wow. No, ogień jak tamta. O, nieważne. Bestia wykorzystała iframe'y, żeby nie oberwać ogniem. Zostałem kompletnie zodpowiewany. Oxide, mówiłem ci, kup lepszą tarczę. Po prostu są rzeczy, do których człowiek nie jest przyzwyczajony i... To, że ktoś ci powie, zrób coś, nie oznacza, że będziesz o tym pamiętał, zwłaszcza po tygodniowej przerwie. Jeżeli ja tego jako tako nigdy nie robiłem, ok? Jeżeli chodzi właśnie o ten, o maszowanie przycisków, kiedy mnie bestia łapie. Więc jak ktoś mi nagle mówi, zrób coś, i to jeszcze tydzień temu dosłownie, to ja naprawdę nie będę o tym pamiętał. Na następny raz mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, ale jeżeli z jakiegoś powodu ta grupa bestia znowu mnie złapie, to wtedy mogę spróbować. Dobra. Montanie się zastanawiam, czy rzeczywiście nie lepiej byłoby spróbować pojeździć jakiegoś z tych obrzymów, którym nie rzuca. I potem dopiero iść do bossa, ale wierzę w swoje możliwości. Ekran. Dziękuję, dziękuję. Wiedziałem, że o czymś zapominam. Dobra, oddawaj mnie te tarcze. Znaczy, te dusze. Za to, że mówię rozmawianie o tarczy. To dlatego. Wydolowałem się w ogień, prawda? Tak. Au. No! Come on! Come on! Czy wspominałem, że nie lubię tego, że midole są od 30% czy tam 25%? Jeżeli nie, to właśnie to zrobiłem. Jezu. Kontrolerze, proszę. Wiem, że masz już swoje lata i... dogody... Uważ. Czy tak serio? Specjalnie się odzorowałem, żeby on mnie nie trafił. On i tak nie jedno. A, dobra, tutaj widzę, że kolega za tutaj idzie. Fatal od 50 to już w ogóle jest mem. Nie, dobra. Jebać to, nie rzucam się z nimi. Nie, nie chcę się na niego zlokować, chcę się na niego zlokować. No, nie! Nie! Spierdalaj. Nie tym razem. No dobra. Teraz tylko nie pamiętam. To nie tutaj się robiło. Nie, to chyba nie tutaj się robiło. Pociągnąłem za wajchy, które nie do końca wiem, co mi daje i to mnie zawsze niepokoi. Najgorsze jest to, że też nie do końca... Nie, to na pewno nie tutaj było. Bo jest w Elfenpeak miejsce, w którym trzeba podpalić wiatrak. Tyle pamiętam na 100%, ale
ono jest o tyle charakterystyczne, że tam się wychodzi, powiedzmy, bardziej, więc to na pewno nie było to. Dobra, będą do mnie strzelać, będą do mnie da... Au! To jest jeszcze kolega. Spróbuję go wyciągnąć w miejsce, w którym mogę się z nim normalnie bić. Zobaczmy, co jest w tej durnej skrzyni. Pika. I to bynajmniej nie czuł. Czyli tak, stąd wielkiego wyjścia nie mamy za bardzo. Chociaż teoretycznie mógłbym pójść tutaj ich zabić, ale czy to co tam leży? Może być tego warte. Właśnie tam trzeba przeskoczyć, to nie jest tego warte. Absolutnie nie ufam swojej możliwości skakania w Dark Soulsach. Tak, to dwóch jest. Jezu. Au. Wiedziałem! Jeszcze mnie to zatruło, Jezu. Au. Co? Czemu ja od tego zostałem zatruty, Jezu? Dzisiejszy dzień nie zaczyna się dobrze. Dobra. Trzeba się wziąć ogarnąć. Bo póki co pokazujemy kompletną manianę. Aż głupio trochę. Żeby nie rzec wędrze wstyd. A wiem po sobie, że potrafię być nieco bardziej kompetentny. Przynajmniej będę sobie mawiał, że potrafię być. Toxic DS1. Toxic w każdej grze. Po prostu część gier ma toxika na zasadzie zadaje mało obrażeń, ale na długi okres czasu. A część ma, że zadaje ogromne obrażenie, ale w parę sekund. Dobra, tym razem na spokojnie, wszystko będzie dobrze. Jedyne czego mi szkoda to, że straciłem tam 20 parę tysięcy duszkę leżało. Ale to chyba jakoś to przeboleje. Dobra, czas wyjść w mój kompetentny ark. A Boże, bo miałem wybrany ten. To było co najmniej interesujące. Zdążę? Powinienem zdążyć. A? Albo i nie zdążyłem. Nie zdążyłem! Holy fuck. Kompetentny Alek został przełożony na kolejny odcinek. Czy coś? Nie, no nie wierzę, że będę tutaj aż tak długo siedział, come on. Bo to aż wstyd trochę. A propos wstydu. Jezu, czemu w tej grze się tak fatoluje? O, super, wreszcie mam normalne role. Hurra! Bo zdjąłem cały sprzęt, bo inaczej się w DS1 nie da grać. Boże. Nie lubię tego strasznie. Większość gry tak raczej przychodzę, szczerze mówiąc. Trochę za bardzo może się przyzwyczaiłem do tego, że zaczynałem od trójki. Tam wiadomo, lepsze role są przy dużo wyższym udźwigu, tak? Gdzie te gorsze role tak naprawdę zaczynają się od 70%, a nie od 25%, już tam 30%. A mid role jednak dla mnie mają za mało klatek zazwyczaj, żeby unikać konsekwentnie w miarę.
Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Aż nie, ja ogólnie mam wrażenie, że midrole... Może nawet nie tyle, że one jakby są... mają za mało klatek, tylko bardziej kwestia, że strasznie długo gracz się po nich zbiera. Au, nie rzucaj mnie tym razem. Chcę odejść trochę stamtąd, żeby ogniem nie obrywać. To tak na serio, prawda? Au, tym razem przynajmniej mnie nie hitną. Mam dziwne wrażenie, że te fastole mi nie pomagają. Z tego czy innego powodu. I tym powodem wcale nie jest to, że ich po prostu nie robię. Dobra, weźmy sobie jest tu sabona chwilkę. Chłop został położony na glebę. To jest grab. To jest atak toporem. Ogólnie przeciwnicy typu Iron Golema dla mnie zawsze cierpi na jeden zasadniczy problem, który się dość notorycznie powtarza. O Jezu. Mianowicie to, że ciężko jest zobaczyć, jaki atak wykonuje dany przeciwnik. Przez to, że jest on po prostu ogromny, tak? Że bardzo często mam wrażenie, że przydałoby mi się jakieś takie ujęcie kamery, w którym kamera jest bardzo oddalona i po prostu widać i mnie, i bossa jednocześnie w miarę możliwości. Coś ten deseń. A, proszę. Bo tak to najlepsze, co można robić, to właśnie tak od niego odchodzi co chwilę. Tylko po to, żeby zobaczyć, co on rzeczywiście robi. Dobra. No właśnie, ta długość rola mnie najbardziej boli przez to, że w midrolu strasznie długo się wstaje z tego rola. Więc już nawet nie chodzi o to, gdzie mam, powiedzmy, tą nieśmiertelność podczas rola, tylko właśnie bardziej o to, że no rolne się i postać potem dobra, staje. To bardziej odchodzi. Ej, cud, udało mi się w DS1 dojść do analnego rodeo prędzej niż w DS3. Chyba, że chcemy liczyć miejsce, w którym jestem w trójce już jako analne rodeo, ale nie do końca chcę się tak bawić. Pokrzman to jest to. Spójrzcie, jakie piękne miejsce. To co, na jednym życiu do Einsteina i Smoga? Full tour. Aż nie, ja powiem jeszcze, że w starszych Dark Soulsach generalnie nie przepadam za tym, że udźwig jest zrobiony jako oddzielna statystyka. W sensie tutaj mamy to na przykład... Nie, tutaj właśnie było pod Endurance. Wszystko chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Że Equiplot jest pod jedną statystyką z czymś innym. Bo sam Equiplot jest pod jedną statystyką, jakąś konkretną. Bodajże właśnie trójka chyba miała Vitality od tego i dwójka? To jest coś, czego nie robię, więc to, że w jedynce na przykład mamy jako Endurance, z którego teoretycznie mógłbym korzystać pewnie, jest akurat spoko. On chyba mnie nie bije, że ja go nie biłem. Ogólnie koledzy tutaj byli bardzo mili i przyjaźnie nastawieni, dopóki ja nie chciałem się z nimi bić, więc skorzystam z ich gościnności, biorąc pod uwagę, że mam trochę za dużo duszyczek. W sumie nie chcę tego sprawdzać, ale gdzie by mnie teraz wyrzuciło, gdybym umarł? Z powrotem do fortecy Sena, czy?
A propos, chyba trochę jakby uploadu mi się przyda. No i w sumie pytanie jeszcze, z czym skaluje ta włócznia? Bo wydaje mi się, że włócznia akurat skaluje z deksem bardziej. Już zobaczymy sobie, z czym skaluje? Z niczym, bo jest lightning. Holy fuck. To wiele wyjaśnia. Dobra. A pytanie, czy to pozwoli mi coś założyć i nie fatrolować? Z tym fastroluję. Wydaje mi się ogólnie, że z tym setem, który zgarnęliśmy przy... jak on miał? Seasless Discharge'u powinniśmy być w stanie normalnie fastrolować i na to wygląda generalnie, więc jest mi to jak najbardziej na rękę. Jeszcze pytanie, czy mógłbym potencjalnie target shielda? Tak. Okej, czyli mogę na razie biegać jako taki pseudo piromanta, powiedzmy. No bo teraz jak to się robiło? Bo dało się chyba jakoś z nimi obydwoma naraz nie walczyć. Albo nie. O, ja naiwny. Au. Dobra, chciałbym wstać przede wszystkim. O, tak. Przeoczyłem, że oni dwa ataki wykonują. Tak. Generalnie złota zasada, którą wyznaję, jest taka, że nie znoszę walczyć jeden na dwóch. I podobne propozycje. Więc jak mogę, to staram się ułatwiać sobie życie i robić walki jakieś jeden na jeden wyosobnione. To naprawdę ma taki zasięg? Holy fuck. Tutaj chyba nie będzie mi to dane niestety. Dziękuję. Dziękuję. Czy się wydaje, czy oni setują agro, jak stąd wyjdą? Nie, wydaje mi się. Dobra, dwóch ataków nie mogę tak wykonać, ale z drugiej strony ten drugi się cofa, więc... O tyle dobrze. Jak go będę zachodził od boku, to mogę go dźgać. O, albo i nie, o. O, come on. Dobra, czekajcie. Bo już mnie wkurza kolega. Dobra, oni potrafią odskakiwać. To jest już dość zaawansowaną umiejętnością w tej grze. Au, nie mogę blokować tego. Tarczy nie mogę blokować. Note to self. Stos. No i dzika. Dobra, teraz tak. To jest normalna skrzynka. Z Twin Kingiem. To nie jest normalna skrzynka, bo mam łańcuch w naszą stronę. Wstawaj, mimik. Dobra, kopniaka możemy blokować na szczęście. Jestem źle ustawiony. Nie gryź, nie gryź, nie gryź, nie masz staminy. Nice. Kryształowe halabardy. Z tego co pamiętam, kryształowe rzeczy działają tak, że one są naprawdę silne, ale jednocześnie bardzo mało wytrzymałe, więc psują się idiotycznie szybko. Zresztą zobaczmy, kryształowa halabarda. No ma dużo więcej tego. Dużo więcej ataku, ale 20 wytrzymałości w porównaniu do tego 190, które ma moja halabarda, więc... Trochę zbyt ryzykowne, żeby z niej korzystać. No to co? Winda? Winda!
Spokojnie, zaraz zacznę się najlepsza część finalnego rodeo. Taka absolutnie w 100% najlepsza. A czy to coś było? Wydaje mi się, że nie, ale się upewnię. Nie, to nic nie było. Tak, tutaj jest Gargules, to na pewno. Trochę mi staminy zeżar. Trochę dużo mi staminy zeżar, powiem wręcz. Dziękuję, dziękuję. Jezu. Ja mam mało zadaję generalnie. Nie pamiętam, czy to jest tak, że tutaj powinno się tyle zdawać czy coś, ale mam wrażenie, że mało bywa. Aczkolwiek na pewno jestem przynajmniej trochę skrzywiony po Elden Ringu, gdzie dość szybko się zadaje duże obrażenia. Tarcza mi dość mocno dzisiaj pomaga. Dostałem ogon Gargulca. Nie chciałem zwrócić się broń. Chciałem zasiedzieć okienko. Znaczy wiem, że nie skaluje generalnie, ale wydawało mi się, że same bazowe obrażenia jak na Anor Londo powinny być wyższe. Bardziej w ten deseń. Ale bardzo Gargulsa i tarcza Gargulsa. Zobaczmy, z czym to się je w ogóle. Bo te ogony są dość słabe jako tak z tego co widzę, a halabarda Gargulsa ma skalowania D. No to właśnie też tak jak mówię, no wezmę sobie na przykład tą moją śmieszną halabardę, to jest teoretycznie 230 fizycznych. Moja ma 166-166, niby redukowana podwójnie, więc mógłbym sprawdzić jak działa ta plus 5 w sumie. Zobaczymy. Jeżeli będzie lepiej, to dobrze. Jeżeli nie będzie lepiej, no to hehe, ha, happens. Aczkolwiek nie spodziewam się cudów, że tak to ujmę. Wręcz przeciwnie. Spodziewam się, że będzie bardzo podobnie. Tutaj teoretycznie można spaść, nie wiadomo po co, bo nie widzę, żeby tam coś leżało. Aha, czyli to się tylko praktycznie obiega. No spoko. Mogę sobie tutaj spaść, mogę sobie tu spaść. Jak się uprę, to dołem przejdę. Kompletnie bez celu. Nie pilnując drogi. No ja wiem, wiem, tylko musiałbym też ten płomyk zgarnąć. Albo bodajże tutaj u Kowala. A tutaj u Kowala, well, najpierw muszę do niego dojść. O nie. Ale byłby słony, o Jezu. Ale by się sól wylała. Holy fuck. Wow. No w porównaniu do Gargulsa na pewno widzę, że zadaje więcej. U niego mam duży tytanik. No to tym bardziej będzie to kupić, tak? Zwłaszcza, że ja mam jednak dość sporo... tak, mam dość sporo dusz, które mógłbym za jeszcze go zjeść, jeżeli by mi ich brakowało. A? Tylko z halabardo z kolei już fatoluje z tym zestawem, co jest trochę niepokojące. I tak też fatoluje. Czyli to ta włócznia była rzeczywiście... O dobra, tak jest ok. 3800 ta sztukę, trochę dużo, zwłaszcza, że ulepszenie raczej nie wymaga dwóch na maksa. No czekajcie, czy ja w ogóle mam jakieś te? Mam 5, to jeszcze nie jest aż tak źle. No dobra. Czas na najlepszą zabawę. To jest jedna z dwóch ulubionych moich zabaw w analnym rodeo. Bank. 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 Dobra, on będzie rzucał. A ja będę spał. Dobry moment save daje Sevik. Nie powiem. Wybrałeś klasyczny analny rodeo moment. To ci muszę oddać. Chyba zjem sobie to Human Effigy, bo trochę za mało HP już mam.
Jezu, wydawało mi się, że coś dosłownie za mną stoi. Spuk był lekki. No dobra, czyli tak, tutaj kolega za mnie spadnie. Spierda. No Jezu! Spierdałeś tą trucizną. A propos trucizny, tutaj kolega się otuł trochę. O, tym razem się nie otuł. Za każdym razem wcześniej się otuwał. A teraz stwierdził, że nie, pierdolę. No dobra. Jak jest, że tak też można. Dobra, czy mi się uda? Boję się tego trochę. Najchętniej żałuję... Czekajcie w sumie. To właśnie nazywam pro gracz ruchem. Czy jakoś tak? Tego już nie nazywam pro gracz ruchem. Ale ważne, że się udało. No jego włócznie nie dostaliśmy. Nice. A przynajmniej pozwala mi to po prostu przebiec tędy i mieć wyjebane na tych łuczników. To jest dość duży pozytyw. Nie zaczynałeś jakoś dawno? Ja zawsze o 17 zacznę. Dysk. O nie. Zaczęło się. Ja jestem martwy w tym momencie. Bo nie zdążę wypić tego etosa. Fuck! Zdążę jeszcze pooglądać po obiedzie, bardzo mi miło. Dobra, podejście numer 15 do skurwysyńskiej bestii w takim razie. Na wszelki wypadek, ja bym nie zmienił tu właśnie to sobie jakieś 5 razy. Don't mind me. Swoją drogą, Sevik, bo nie było cię wcześniej. Kojarzysz pewnie, że ja mam to konto bardzo w tej chwili szeroko dostępne, jeżeli chodzi o funkcje online'owe i w ogóle. Wyobraź sobie, że jak poszedłem do tej skurwysyńskiej bestii na dole, to ktoś mnie zinwajdował. I mean, pamiętaj, to, że ktoś jest zbanowany, nie oznacza, że nie może grać z nikim. Może trafić do swojej własnej kolejki cheaterów. Albo moderów, jak zwał, tak zwał. Także fajnie jest. Dobra, nie wierzę w swoje umiejętności po tym, co ostatnio się wydarzyło. Kompletnie nie wierzę w swoje umiejętności po tym, co ostatnio się wydarzyło. Ulala. O! O cholera. Nie mam manet. O nie. Ja już raz to przerabiałem. Nie tym razem. Not this time. Dobra, skoro dostaliśmy bardzo fajny Ring of Fabs, to nie zamierzam absolutnie z niego rezygnować, więc dajcie mi go. A nie więcej wszystkiego, żeś nie umierać. A przy okazji mam save covenant, to wezmę go sobie złapię. Nasadź katana, której nie możesz używać. Jeżeli chcę być precyzyjni, to jesteś w błędzie na wszelkich możliwych płaszczyznach. Po pierwsze, nie jest to katana, po drugie mogę z niej korzystać. Po trzecie, dziękuję za reklamę, ale nie potrzebuję dodatkowych widzów ani nic takiego. Także jak już mówiłem, ani nie jest to katana,
I w dodatku mogę z niej korzystać. Wystarczy, że będę ją dwuręcznie trzymał. Mimo wszystko jest to build spod maga i wolałbym nie inwestować aż tak dużo w jakieś siły, nie siły. Wciąż wydaje mi się, że lepszy, fajniejszy będzie dla mnie Lotix Nightsalt, ale sprawa właśnie też chodzi. Na pewno miecz Lotyka ma, znaczy lotyckich rycerzy ma tą zaletę, że mogę mieć jednocześnie tarczę w tym samym czasie. Scale. Ja bym chciał ulepszyć dalej ten miecz. A biorąc pod uwagę, co nas zaraz będzie czekać. Ach. Tęskniłem. Not. Ależ chłopy strzelają. Siema, nada. Ja sobie spadnę. Poprochę. Kolega za mną spadł? Nie, już się bałem. Dobra. Wiecie co? Po coś jestem magiem. O, właśnie. On będzie na mnie strzał. A ja się nie mogę na niego zblokować, bo to by wymagało za dużo IQ. A ja najwyraźniej nie mam na tyle IQ, żeby potrafić się lokować na przeciwnikach. Bardziej mnie niepokoi to, że ja go nie stageduję tym solo ladałem. Ale this is fine. Dwa szaldy. Czy ja chcę do niego strzelać? Ech. Czy ja nie siadałem w ogóle przy tamtym ognisku, czy mi się wydaje? Chyba tutaj nie ma nikogo. Chłop, co poleciał? Yeet! Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba... Czekajcie. Fak, on to przeżył! Ej, bo odrobinę nie doceniłem moich adwersarzy. Już byłem! Przed chwilą dosłownie zgadałem. Ulala. Muszę poćwiczyć przed jedynką. Okej, okay, może niekoniecznie z tym atakiem. Jakby mi bardzo zależało, mógłbym właśnie stać się rogaczem. Tylko powiem programem, że Quick Plot by mi raczej na to nie pozwolił. A może? Jeszcze mogę. Dobra, ich tu jest dwóch. Wniosek jest jeden i prosty. Łap. Łap. Od razu nie przejdzie. Yep. Nope. Nope. Dużo dużych odłamków, tylko powiem pewnie, że ja w tej chwili oszczanków potrzebuję tak naprawdę. Aż tu jest jeszcze jakiś trzeci? Chyba nie. Po prostu wezmę się tym. Wezmę się tym kolego, zajmę. Wow. A, bo on z Gidą. Jest. A, Gidy na pewno nie będę padował. Zabiera to jak najchętniej to. Ach, przypominają się wspaniałe czasy farmienia do achievementów. To były piękne czasy.
Nie, to nie były piękne czasy. To były absolutnie okropne czasy i nie chcę o nich pamiętać. Bo zaraz będę w miejscu, w którym bardzo intensywnie farmi się rzeczy do Covenantu. W pewnym momencie pamiętam, że farmiłem to z Michą bodaj na multiplayerze. I po prostu jedna osoba skakała, się zabijała, a druga ten. A druga farmiła, albo coś na deseń. Nie pamiętam dokładnie szczegółów w tej chwili, bo to już było szmat czas temu, ale robiliśmy wszystko, żeby jakoś urozmaicić sobie cały proceder. A jeżeli tutaj spadnę, czy ja będę mógł wrócić w miarę sensownie? W sumie dopiero sobie skontrolowałem. Holy fuck, sobie zapytanie zadaję. Bo tak to chyba nie ma innej drogi w tej chwili stąd. Jeżeli dobrze myślę. Jeszcze zastanawiałem się, czy ja sobie przypadkiem chłopa tutaj nie zrzuciłem, ale ewidentnie nie. No dobra, to teraz do skróciku. Przy okazji oberwać 70 fireballa na pysk. Dobrze zrobiłem to w tej kolejności, ja nie najpierw spadłem, a potem sobie skrót odblokowałem, bo to już w ogóle by była tragedia. No dobra. Oni z dołu w dużej mierze nie powinni mnie jakoś specjalnie trafiać, mam tylko nadzieję przynajmniej. Dobra, i teraz pytanie, to już tu chyba było, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko najpierw wezmę zgarnę to, co tu jest, to jest emberek tylko. Nic nie szkodzi. Otwieraj. Kameleon. Kameleon brzmi jak coś, co powinno zostać przeze mnie zabite wcześniej. Oj tam, oj tam. Przykro mi, Annie. Zawiodłem. Ceremonialnie. Mieczem w głowę. Przykro mi, Annie. Spoiler, nie jest mi przykro. Reversal Ring. Powiedz mi o postaci wyglądu, dobrze kojarzę? Mask and perform female actions. No, nie tyle z wyglądu, co jeżeli jakieś akcje są przypisane dla kobiety, to mężczyzna może je wykonywać i odwrotnie. I tu skrzynki nie było. Dobra. Gdybym był dobrym człowiekiem i uratował Annie'ego przed kameleonem, to Annie tutaj by był i moglibyśmy wziąć ślub. Niestety ja jestem człowiekiem bez ślubu, więc nie ma takich dobrych rzeczy. Z drugiej jednak strony. Jak już mówiłem, na szczęście w DS1 udało mi się tutaj dojść wcześniej, bo aż mi głupio by było. Ale zapraszamy win do downloadowego rodeo. Pamiętam, że był taki okres jakoś w miarę świeżo po wyjściu Dark Soulsów. Chyba DLC-ka tego pierwszego Ariandel. Że jak się tutaj przyszło, to nie dało się windy dosłownie odpalić, bo invade był. Zdążę, nie zdążę. Tam jest Covenant. Czemu nie po prostu Miłosz Kochanowski?
To jest lepsze pytanie. Cześć Marcinie, tak sobie tego. Analne rodeo. Najlepsze, najsilniejsze. Nie, moim zdaniem na polski lepiej by było chyba mimo wszystko, żeby używać jakichś właśnie polskich imion. Kurde, ich się tak fajnie farmi, jak się ma jakieś te... Jak się ma jakieś ultra gejsoldy. Bo oni dosłownie są powalani na ziemi wtedy. Ulala. Ej, kolego! Ulala. O, błędy zostały popełnione. Proszę się mną nie przejmować. Dobra. Jestem w niekomfortowym miejscu, o czym on zapewne wie. I nie zawaha się tego użyć na swoją korzyść. Au! Że możesz używać polskich znaków w pole, a języka polskiego nie ma. No i to nie jest aż takie nadzwyczajne, bym powiedział. Dobra, chodź, będzie fajnie. Ej! Leżeć, kundlu. Powiedziałem coś. Jeżeli jest coś, co mogę powiedzieć, że robiłem zdecydowanie za długo w swoim życiu, to jest to bić się z Silver Knightami, więc jakakolwiek śmierć od nich byłaby dla mnie kompletną wtopą i wpadką, przynajmniej w DS3. Pamiętacie naszego kowala? As if I could forget. To sobie jeszcze z czerwonymi oczami. A w sumie, masz rację, pójdę tam. Jeżeli nie pamiętacie naszego kowala, to absolutnie wam się nie dziwię, bo w DS1 jeszcze u niego nie byliśmy. Ha, ha, ha. Fuck. A powinniśmy. A propos kolegi z czerwonymi oczami. Chodź, będzie fajnie. Czy ty masz miecz? Ty masz miecz. O mój Boże, ty frajerze. Come on, myślisz, że jak masz czerwone oczy, to jesteś lepszy? Nie wiem, czy jest wersja z włócznią. Wydaje mi się, że nie, bo w przeciwieństwie do Elden Ringa, tutaj ci przeciwnicy, którzy mają czerwone oczy, nie są rozmieszczeni losowo, tylko są zawsze w tych samych miejscach. Więc jeżeli go nie ma w jakimś konkretnym miejscu, to nie pojawi się nagle magicznie, tak? A Silver Knights są generalnie tylko w Anno Londo. Co biorąc pod uwagę, że sporo części Anno Londo już zwiedziliśmy, to... Well, jest bardzo mała szansa, że się jeszcze jakoś magicznie gdzieś znajdzie. Ale może się mylę i źle pamiętam. Dobra, wchodzimy sobie na górę najwyższej konaty, najwyższej wieży. Dobra, i teraz kiedy się szło. Można było tutaj obejść na pewno. Ready up, up. Ej, spójrz, jaki fajny. Słodki pysiak, co? Czy ja mogę go rzucić? Chyba nie. Czy ja mogę strzelić? Powinien być w stanie. Zwłaszcza jak dobrze wymierza. Ej. Przynajmniej nie będziemy mieli niespodzianki, ok? To jest już wystarczający pozytyw. Mimo tego, że nie możesz nadal ciąć. I mean, wydaje mi się, że to jest bardziej, powiedzmy, kwestia jakiegoś takiego projektowania na zasadzie, że chcieli, żeby rapier był bronią czysto do pchnięć, tak? Niekoniecznie, że takie, że
nie wiedzą, że się nie da, tak, to mamy rapier i damy mu taki konkretny moveset, tak? Movesety nie muszą być się zgodne z tym, jak broni się rzeczywiście fizycznie używa, okej? Okay? Przynajmniej mi się tak wydaje. Wezmę to, wejdę dookoła, bo łatwiej będzie mi z niej od góry się dać. A nie, ten miecz, ten miecz. Koledzy sobie do niej postrzelają. Au. Au. Jestem odrobinę zaniepokojony zaistniałą sytuacją. Ma. Ten kolega ma zdecydowanie za dużo. Au! Co mnie strzeliło? A! Kolega zoł wszedł. Kolega zoł. Po schemie. A! Jeszcze jeden kolega zoł. Tam widzę, że jest. A! Słuchaj, to, że nie ma jak coś, nie oznacza, że w grze się nie da, okej? Okay? Dobra, teraz skorzystam sobie z tego, że Bestia siedzi na dole. Bestia, łap. Ups. Na szczęście ona sobie może mi tylko dosłownie naskoczyć i nic więcej. A my sobie w nią porzucamy. Wydaje mi się, że jeszcze dwa rzuty wystarczy. To jest def. Chyba. Ulala. Nie będę o tym rozmawiał. O! Dobra, tutaj spadłem. Ej, to nie jest Stinky Chase, ja jestem magiem. Muszę wykorzystywać swoje przewagi. No jeszcze żyję, by the way. Nie na długo. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie powinienem robić tego, co właśnie zrobiłem, jeżeli chodzi o wykonywanie ataku z wyskoku. Głównie dlatego, że zrobiłem atak z wyskoku bronią, na którą nie miałem statu przez co. Czy oni u mnie mój własny spell? Generalnie nie. Wydaje mi się, że mogą być jakieś wyjątki, ale to też na zasadzie, że bardziej będą zadawać ci obrażenia za rzucenie, a nie za to, że obrywasz swoim własnym spellem. Czy tutaj gdzieś mógłbym przysiąść, że gdzieś tutaj był jakiś upgrade do Estusa. A i za cholerę nie pamiętam gdzie. W każdym razie mam tak mało Estusu, więc wezmę się tefnę z lewej w środku. Okej, okay, to zaraz tam skoczę, tylko najpierw się wrócę do Firelinka. Już ale dzisiaj przedupiłem parę na siecie. A któż to tu siedzi? Hello, I have since heard for one. I too, I hear that if I can be blessing, if you should acquire blessing. Welcome. To ta łajza, której ostatnio nie mogłem kompletnie złapać. Tam gdzie ją chciałem. Co by tu dawać? Co by tu dawać? Jakaś część mnie gdzieś tam mówi, że powinienem pewnie dać parę punktów w tego Faith, albo w Endurance, albo Vigor. A nie, więcej HP. Ogólnie się uważa, że granie magiem z tego jest dla doświadczonych graczy. Bardziej nie powiedziałbym, że się tak uważa ogólnie. Granie magiem ma tą specyfikę, że masz ograniczone zasoby, tak? Przynajmniej jeżeli grasz w jakieś niezmodowane wersje. Bo
takich klasycznych, oryginalnych Dark Soulsach jesteś ograniczony albo przez ilość ładunków zaklęć, które posiadasz, albo przez ilość many, którą posiadasz. I nie ma za bardzo możliwości regenerowania ilości flaszek na manę, które masz. Więc to trzeba mieć na uwadze. Plus kwestia, że spele się znajduje w jakichś konkretnych miejscach, trzeba wiedzieć, gdzie one są. Więc pod tym względem rozumiem, dlaczego może być uważane, że to jest bardziej dla graczy doświadczonych, ale... Na kurde. No i backstep. Ale ja osobiście uważam, że w wielu miejscach granie magiem wręcz ułatwia sprawę. Zwłaszcza w takich, gdzie przeciwnicy są w miejscu, do którego postać atakująca wręcz zwyczajnie nie doskoczy, tak? Albo musi iść bardzo dookoła, a Max sobie weźmie po prostu haha, I have the high ground i w ogóle. Ale samo to, że masz zasięg, naprawdę pomaga, tak? Przy czym bossowie też często są na tyle agresywni, że nie pozwalają za bardzo używać się tego zasięgu. Bo nawet jeżeli, powiedzmy, odejdziemy na jakąś tam odległość, to oni się będą na nas tak rzucać, że nie będziemy mieli czasu na rzucenie zaklęcia, tak? Bo rzucanie spray w tej grze jest na tyle długie, że no nie możemy sobie od tak po prostu wziąć, rzucić jednego spela i tyle, tak? Tutaj przecięty spell się rzuca ładnych parę sekund. O Boże. Dobrze walka się zaczyna, holy fuck! Nie powinienem go atakować, zdaję sobie sprawę, że to był akurat w 100% mój błąd. Au. Tutaj miałem faktu, że nie powiem, żeby zaczął od strzałek, to mi się chyba jeszcze nie zdarzyło. Chyba lesia gdzieś. O Boże, on jest odporny na magię, czy mi się wydaje? To wygląda jakby trochę odporny na magię. Właśnie chciałem... Byłaby wielka szkoda, gdybym miał coś, co nie jest magią i może mu zdawać obrażenia. Byłaby też wielka szkoda. O Boże, spierdalaj. Ciężko jest znaleźć moment, żeby go zaatakować, jeżeli się nie podejdzie do niego. O Jezu! Teraz powinien być dobry moment na wrzucenie mu fireballa po prostu. A w Azji się do mnie dostaje znacznie więcej niż od magii. Zresztą widać chyba na załączonym. No jeszcze się nie cofa? Ty słuchaj, no dobra, nie chcesz to nie. Spaleć najwyżej cały jebany HP zanim zejdziesz z powrotem. Dobra, on teraz powinien się w rogu pojawić którymś. I znałem, że się zacznie od razu od... A nie, nie zacznie od strzelania. Well then. See you later. Au, au. Dobra, estus, estus, na spokojnie. Akurat nie będę... Au, to był zły roll. Jeden, drugi, mogę podejść. Zawsze mnie bawił trochę ten, może nie tyle paradoks, co samo to, że władcy ognia i w ogóle, którzy jak się buffują, to są wcali w ogniu i w ogóle. A może mam tyle przeczucia co do tego, co się teraz stanie. Au. 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 Chyba żyjemy. Au. A się wyleczył ze mnie. Potrzebuję stosa. Potrzebuję też w miarę możliwości do niego podejść.
żeby zrobić first try, baby. Bo jeżeli jesteśmy blisko Aldrisia, to jednak dużo wygodniejsze do unikania ataki wykonuje. 55 tysięcy dusz. Cześć, Biki. Dobra, z tego co pamiętam, tutaj jeszcze coś było na górze, tylko do zgadnięcia, więc pewnie dobrze mogę sobie wziąć i podejść. Łatwo tak, no daj! O trójce nieironicznie mogę powiedzieć, że jest łatwiejsza. Znaczy, mam wrażenie, że ostatnio mieliśmy tę dyskusję, że może ona nie jest tyle łatwiejsza, co jest wygodniejsza do grania. O tak powiem. Przez to może być łatwiejsza, ale nie musi. Bo też poziom trudności gry został dostosowany do tego, że ona jest w jakimś tam stopniu wygodniejsza, ale też nie na tyle, żeby moim zdaniem to napady aż tak bardzo się odczuwało. Anyway, home on ball. Koszty nie trafienia magią. Wydaje mi się, że po trochu oba, bo nawet Ultra Gate Swordy tak naprawdę nie mają tego problemu, że jeżeli wykonuje się atak, to lokuje się na aż tak długo. Generalnie z ważnych rzeczy, o których warto teraz wspomnieć, jest to, że możemy w tej chwili, przynajmniej czysto teoretycznie, zrobić sobie broń z Infusion Chaos, czyli będzie miała skalowanie z Inta i z Faith. To jest taki idealny infus dla piromantów generalnie, bo oni chcą używać zarówno inteligencji, jak i wiary. Czy ja... Powiem tak, czysto teoretycznie mógłbym na tym zrobić, bo jak widać skalowanie wtedy wciąż daje nam dość sporo. Tylko że musiałbym znaleźć drugi Lothric Knight Sword, bo raczej domyślnie chcę mieć ten magiczny. Tak samo czysto teoretycznie można używać Lightning Infusa i on też ma wtedy dość wysokie skalowanie, tylko on już czysto skaluje z Faith, więc nie jest to broń taka typowo dla nas wtedy. Czanków nie mam. Co daje Aziz w ogóle z tych? Jako swoje duszowe rzeczy. Aziz. Aziz daje Life and Safe, czyli cud tak zwany. I nie wiem, czy łuku swojego nie daje. No, daje mu lampą. Łuk skalujący z Inta. Jest to ciekawa opcja na pewno. Jeżeli chcemy mieć taką opcję snajperską, że tak tujmy. Zwłaszcza, że takich typowo skalujących. Wiecie, że kolci? Bo sobie nigdy z tego nie korzystałem. A teraz mam okazję, bo jestem, well, magiem. Pośmiejemy się. Fajnie będzie. Cześć, Samurajo. Nie trawę, Jezu. Jeszcze nie. To jeszcze nie to, co chcę zrobić. Co chcę natomiast zrobić, to... zobaczyć, jak to dokładnie działa. Czekajcie. Jak w ogóle działa ten weapon art? Inaczej, wezmę go sobie w ekipuję na chwilę w tej ręce, bo w prawej ręce wiem, jak używać weapon artów. A bo i nie wiem, jak używać weapon artów łukiem. Bo to chyba nie chodzi o taki po prostu silniejszy wystrzał. To wygląda zbyt oczywiście, żeby to chodziło o to.
Right? Right? Co mi pytanie, ile kosztuje strzał u niej? Jakbyśmy chcieli, to możemy kupić zestaw tego Smoga. Nie jest to coś, na czym mi jakoś specjalnie zależy, ale jeżeli chcemy być grubi, to możemy. Strzały kosztują nieprzyzwoicie dużo. Zwłaszcza jeżeli chcemy mieć je lepsze. Ale takie zwyczajne. Czonki cosplay. Najlepszy. Zastanawiam się, co robić źle z tym strzelaniem. Jak się może używać tego weaponelta? Czy on ma napisane? If you use a Reddit arrow. To chyba, że... A co jeżeli to działa tylko na Great Arrowy? Nie. Wątpię, żeby to chodziło o taki po prostu silniejszy strzał. Z drugiej strony Mane to zużywa. A jednocześnie to jest jako Dark Monaro. Wezmę sobie szybko, może wygoogluję, może coś znajdę. Okej, najwyraźniej to jest to, co widzieliśmy. To nie jest tak dobre, jak myślałem w takim razie. God damn it. Cały misterny plan, żeby używać czegoś fajnego w piździet. No nic. To tylko wydam duszę wtedy. Ja potrzebuję na poziom 20 tysięcy. Próbuję zejść z tego 3 poziomy w takim razie. To będzie pewnie odrobinę za mało, więc wyjmę jeszcze jakąś taką. I to powinno być ok. Take nourishment from this silver-lined source. O, ładniutkie 1000 HP równiutkie. Spójrzcie, jakie czonki i pasy HP mamy. Czy mogę ominąć Illithyll Dungeon? Czy mogę tam nie iść? Czy mogę nie iść do Illithyll Dungeon? Niestety muszę i to jest najgorsze. Bo fizycznie nie da się ominąć bez glitchowania, etc., etc. Jeżeli chcemy przejść grę w sposób bez oszukiwania, bez cheatowania, łamane jak Zotek zwał, to zrobienie Illithyll Dungeon jest absolutnie niezbędne. Smuci mnie to, ale co poradzisz? Siema. Siema. Czy ich tu było więcej? A, Boże, jest tutaj ten kolega. Nie ma staminy. On nie ma HP. S? S? Tutaj kojarzy mi się, że jest Invade, ale nigdy nie pamiętam, czy on był w jakiejś zmodowanej wersji, czy on był domyślnie. Raczej był domyślnie, więc się wezmę healne. Yep. Alba. Secret of the Spurned. Ulala. Nie będę o tym rozmawiał. Okej, Nera. Żegnam Alba. Ej, kolego. Łap. Okej, okay, to nie był dobry save. To był za to dobry unik.
Ulala. O, od razu lepiej. Dostaliśmy coś na A i oczywiście za szybko to przeklikałem. Po to? A 20 dostaliśmy? Możliwe. Nie wykluczam, że to było to, co dostaliśmy. Murakumo. To była katana. Murakumo, to mogło być Murakumo. No, zgadza się. To nie jest katana. Murakumo brzmi jak typowa katana, a nie jest kataną. Goddammit. Okej, to teraz potrzebuję szybkiego przypomnienia, jak się speedrunuje najlepszą lokację w grze. Podkreślam, speedrunuje. Jezu Chryste. Spoki. Au. Nie, ale serio. Jest jedna złota zasada dotycząca Elite Dungeon. Im mniej czasu się w nim spędzi, tym lepiej. Dla własnego zdrowia mentalnego. Zamknięte. Jezu, tak długo nie byłem w Elite Dungeon, że już kompletnie nie pamiętam, co się to robiło. Nie, nie będziesz mi obniżać HP. Spierdalaj. Ogólnie gimmick Elite Dungeon jest taki, że... spadamy. To jest cały gimmick. Nic więcej. A tak sobie gimmickiem jest to, że... O-o. Co ja właśnie zrobiłem? To nie błąd? Mistake'i zostały malignięte? O, dobrze, lepiej. Gimmicky Little to kurwianie gracza, I know, right? Ta lokacja istnieje w jednym celu. A, kurwa, wiedziałem, że... coś mi tu nie gra. No i nakładają na nie bleeding? Nie, na szczęście nie. Wiesz, najgorsze jest to, że te dodatkowe wywłoki z przodu są strasznie wytrzymałe. Zresztą ogólnie te przecinki jest wytrzymałe. Nic za starego. Czarodzieja. Savika zaczyni po raz kolejny. Nie martwcie się, też mam zainstalowanego Finala 14. Różnica jest taka, że ja w niego nie gram. Biło Eriopsa? A, okej. Panie, to już robisz naprawdę duży postęp. Przy czym mówię, z tego co pamiętam finala... O mój Boże, zaczyna się. Z tego co pamiętam finala 14 trzeba traktować jako RPG w pierwszej kolejności, a MMO w drugiej, w przeciwieństwie... Kurwa. Moje HP. Moje HP. W pierwszej kolejności RPG, w drugiej kolejności MMO. Z tego co pamiętam. Chyba słuchaj mnie. Rozumiesz to? Czy ty mnie słyszysz? Okej. Okay. Teraz to już mamy w głowie. Kiedy oni zmniejszają HP, a kiedy nie. Generalnie powinni zmniejszać HP wtedy, kiedy im się świecą oczy na czerwono i mają na nas widok. Zresztą, wiesz, no teoretycznie jest to cały czas MMO, tak? Jakby nie patrzeć. Czy tutaj gdzieś nie było ten? Nie, chyba nie. A może tutaj? Nie. Tak? Nie. Nie. Nie tu. Nie, bo mówię, też kojarzę to, co Sevik mówił, że gdzieś tutaj była ściana ukryta. Batowy run i bontowaga był bardzo dobrym mem i nie polecam. Z tego co słyszałem przynajmniej.
że bardzo okropnie było zaprojektowane. Znaczy ja też trochę mam takie podejście sam do MMO, że w dużej mierze gram w nie samodzielnie, ale traktuję też jako taki istniejący świat na zasadzie... O mój Boże, Jailer. Na zasadzie, że jeżeli gdzieś wyjdę, to spotkam ludzi, tak, ale nie muszę z nimi wchodzić w interakcję. Nic tak nie wpływa jak obijanie się o ściany, przysięgam. A co mi tam otworzę? Przepraszam, nic nie rób. Wypuściłem cię! A ty mi się tak odwdzięczasz! Chuju. Widzicie, tak to jest, jak człowiek chce być miły. Chcę pomóc. Oni? Nie. Spierdalaj. Pobijecie. No dobrze. Jak tak, to okej. Dobra, na dole obeszliśmy wszystko. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to... Tutaj jest skrócik. Ale... Otwiera się go jakoś inaczej. Więc... co mogę sensownego w tej chwili zrobić jako jeden... O Boże! Co tego kolego ujebać? HP nie zmieniał. Żeś nie umierać. Tutaj chyba jeszcze jeden Jailer był. Albo nie? Tak? Nie. Nie, tak. Jestem. Dobra. Lidoj! Nie redukuj mi HP, kurwo. Zdążył. Skurwysyn jeszcze mi zmniejszył HP. Tak! Dobra, ta dwójka jeszcze żyje. A już piękny faktor. A propos dziury w ścianie, Purple Pine Racing. To się nie otwiera. Wow, spooky. Przyjaciel. Otwieraj. Dobra, i to można było otworzyć. Stąd bodaj przychodziłem. I to się chyba spadało, żeby przejść dalej, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jailbreaker's key. Albo to się spadało, albo z tego się jakoś korzystało. Z tej strony się nie otwiera, dobra. Ale robimy postępy, to najważniejsze. Idź w chuj. Idź w chuj. To jest jeszcze jeden Jailer. A nawet trzech! Będę zostało popełnione. O mój Boże, oni sprawiają, że ja mam mniej... Po dźwigu, najgorzej. Lubicie mieć HP, bo ja nie. O Boże. Jakby się ktoś pytał, 8 HP, not even close. Nawet nie blisko. A najgorsze jest to, że nawet jak te HP-ki już tam wyrosło w końcu, to one się regenerują jako puste. O Boże. O mój Boże, palmo z pięści przejebałem przypadkiem. I tak dużo. Czy to na górze coś było? Chyba nie. Nie, ja sam wychodziłem po prostu.
To ja to po prostu spadłem sobie, żeby było szybciej, jest. Wszystko wydaje się, że jest miałem manageable, nagle wyskakuje wcześniej, kogoś szybko zareaguj. Znaczy... Nie, moim zdaniem to głównie kwestia tego, że... Jay leży to skurwysyny matki natury. Bardziej niż cokolwiek innego. Ej, co, ja otworzę ci, jestem miły. A potem cię zabiję. Bo nie jestem miły. Dualizm człowieka i w ogóle. W każdym razie wychodzimy z upierdliwej części. Wiem, że był jakiś absolutnie durny sposób, że zdało się stąd zeskoczyć bodajże. Albo stąd, albo jakoś gdzieś tutaj. O Boże. Nie, to nie jest odrzegle, że spokojnie. Wiem, że generalnie dało się jakoś zeskoczyć, ale nie pamiętam dokładnie jak. O Boże, nic trzeba jest. Wow. Prawie spadłem. Au. A to się źle skończy. Nie będę kłamał, że z Doomem miałem bardzo mało styczności. Ogólnie wydaje mi się, że mówiłem o tym przy okazji tego. Przy okazji, jak ta wspaniała gra się nazywała, Wolf Zakira, że dla mnie szybkie FPS-y zazwyczaj są za szybkie. O, Mimik. Posłuchaj mnie, kolega. Widzę ten łańcuch w moją stronę. Idę dalej. Chcesz może wyjść z okolic ściany? Dziękuję. Łatwo. Malboro są moim zdaniem dużo bardziej irytujące niż behemoty, ale to well, moje zdanie, moja opinia. Tu można było spaść i zrobić sobie krzywdę. Okej, to są tylko przeciwnicy. Wow. Zachciało się rzucać ręcznie w pele. Wow. Ty też. Co mnie? A, ten kolega z tyłu pewnie ma kuszę. Tak. Dwóch zdjęło, a tam jeszcze kolejni idą. Au, au. A tam jeszcze jedna łajza z kuszą siedzi. Nie, no nie jest kuszą, nieważne. A ja miałem wyjęte i to co myślałem, że mam wyjęte. Abort. No dobra. Nie będę kłamał, że to jest część Little Dungeon, którą pamiętam absolutnie najgorzej. Więc trochę się boję, że coś spierdolę. Kiedy był ostatni zgon? Na tej durnej bestii na dole wieży prowadzącej do... tych dachów? Chyba? Przynajmniej jeżeli chodzi o D3. Dobra. Tyle już pamiętam, że to się rzeczywiście schodziło i tam na dół się jakoś schodziło. Chyba. Aczkolwiek nie będę kłamał, że jak patrzę na to, w jakim jestem obecnie stanie hapekowym, to absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że następna śmierć wcale nie będzie jakoś specjalnie daleko. Na pewno były szczurasy i to duże ilości szczurasów, które takie już po tym razem się zablokowały, bo one raczej hurtem wbiegają. W sensie chodzi mi ogólnie. Jeżeli masz na myśli godzinowo, to nie mam pojęcia, powiem szczerze.
Tu gdzieś są bazyliszki. Ej, słyszę. I nie pamiętam skąd one wychodzą. Ale zaraz się pewnie pojawią. Klucz do sali. Mimik, skurwysy matki natury. O, o, to jest dwójkowy mimik! Najgorzej! Bo nie zna jego movesetu. Bazyliszki na pecach, by the way. Dużo klątwy. Nie, ale serio, jeżeli pytasz kiedy był ostatni zgon tak godzinowo, to kompletnie nie miałem pojęcia. Bo na tym DS3 już jakoś nie przyzwoicie długo, więc siedzę. DS1 byłbym już martwy, wiem. Czy mogę wybiec z tego syfu? Proszę. Znaczy ja w takim tempie i tak będę martwy, jak tak patrzę. Albo i nie. Jakoś udało mi się z tego wykaraskać. Czy on tam coś po sobie zostawił? Dwa bazyliszki jeszcze. Niech ta klątwa mi zejdzie, proszę. Chodź do mnie, bo nie chcę stać w klątwie. Łatwo. To już będą wszystkie bazyliszki, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dark Clutchling. Ale będzie klacz. Klacz to będzie, jak ja teraz przejdę tę lokację i się nie wyjebie. To dopiero będzie klacz. Czy ja w ogóle źle pamiętam, czy Little Dungeon jest dosłownie jedno ognisko? Do którego można potem skróty jakieś dziwne śmieszne robić. Bo coś mi to... O Boże, jeszcze raz. Bo coś mi tak świta, że tej rzeczywiście jest tylko to jedno pierwsze ognisko na samym samiuteńkim początku lokacji. A propos początku lokacji... Good fucking god. Witamy w piekle. Wiecie czym jest piekło? Tak wygląda piekło. 17 jailerów czekających specjalnie na gacza. Dlatego ja są spierdalam czym prędzej. Dragon Torso Stone. Najlepiej pies obkroić kapitału. Właśnie teoretycznie problem polega na tym, że ja chciałbym odblokować te rzeczy, które tutaj są na tym piętrze z 50 jailerami. Bo tam chyba była babka od niektórych zaklęć. Więc wolałbym, a nie pamiętam, wydaje mi się przynajmniej, że to było tak, że w Kapitolu jak wszedłeś, to już nie wróciłeś sensownie. Tak mi świta przynajmniej, popewnie, jeżeli się mylę. A, tu jest dźwignia. Bo jeżeli tam ognisko jest przed jakimś spadkiem czy czymkolwiek, to jak najbardziej mogę podbiec. Ale powiem szczerze, nie pamiętam tak z głowy. A nie ukrywam, że wolałbym nie umierać bez powodu. Jest skrót. Oj, zaprowadzę cię. Kurczę. Tam chyba Lightning Blade był. A, Lightning, nie jestem po twojej. Jebać. Da to infuzowanie w rzeczy. Dobra, teraz jak to szło? Chciałem zapytać, czy ja sam przedem, ale widzę, że nie. Pamiętaj, że to mimik. Au.
Znaczy, jestem generalnie na tym etapie, że staram się nie otwierać skrzynek, po prostu nie patrząc na to, co to jest, bo DS3 akurat kojarzę jako grę, w której jest ogromna ilość mimików. Tak w porównaniu. Dobra, stąd już chyba się nie wykaraskam, tak wam powiem. Z Bogiem. Tyle mnie to widzieli. No i dobra, teraz egzystencjalne pytanie. Czy tu jest ognisko, czy gdzieś dalej jest ognisko? Tutaj nie ma ogniska. Fuck me. Sideways. Nie chcę się... Jestem ślepy. Jestem kompletnie ślepy. Nie widzę go. No kurwa, że wieży jest, to ja wiem. Bardziej chodziło mi, czy przed wieżą jest, bo to jeszcze Gargules jest, a nie do końca chce się z nim bić. A znam swoje tendencje do wypierdalania się na rzeczach. A to nie. No dobrze. To zejdę sobie tej grzecznie kulturalnie i zgarnę to, co moje. A, tylko teraz ognisko było po którejś drabinie na górę. Człap, 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 człap. Potaj, potaj. Bonshard, ognisko. Generalnie, jeżeli chodzi o Profane Capital, w którym właśnie jesteśmy, to sposobów przechodzenia go są przynajmniej dwa. Jeden to jest zespeedrunowanie go tak, że przejdzie się przez jakieś trzy pokoje i jest się już na jego końcu, a drugi to jest jego zwiedzanie. I zastanawiam się, jak bardzo ta część ze zwiedzaniem mnie nie będzie ruszać. Teraz jak patrzę, to następne punkty Vigor nie dają aż tyle. Może rzeczywiście czas zacząć dawać trochę Vendurance. Dawać Vendurance. Więcej faith? Więcej winta? Może być najinteligentniejsza osoba na ziemi. Ha, ha, ha. Dobra, jako że jestem kompletnym turboskrabem, to spróbuję? Spróbuję czy nie spróbuję? Mogę założyć. Przecież ja nasz Habs i Havela. Aczkolwiek jeżeli chodzi o staminę, tak, Habs stricte. O nie, strzelają! Au, to mnie nie powinno trafić. Duża dusza. Nie, czy chce mi się z tymi implementami użerać, czy nie chce mi się z tymi implementami użerać. A, Gargules. Czy wiedzieliście, jak bardzo można mieć wyjebane dosłownie każdego przeciwnika w tej grze? To jest najszybsza metoda zwiedzenia Profane Capitalu. Zwiedzenia. I dojście do tutejszego władcy Jorma. To co? Bijemy Jorma bez broni? Oczywiście. Spójrzcie, jakie ładne obrażenia wchodzą. Chyba przestańmy memować, jak jest. Powiedziałem, przestańmy memować. Dla tych, którzy mnie oglądali na Elden Ringu, pewnie kojarzycie walkę z niejakim Rykardem, który jest znany głównie z tego, że mówi Togeda. Teraz tylko muszę znaleźć chwilę, żeby kolega przestał mnie bić, bo muszę zmienić broń. W przeciwieństwie do Elden Ringa, tutaj czasu na zmianę broni nie mamy aż tak oczywistego. Kurwa, gdzie on jest? Stanule.
Ale będzie. A nie, nie faceluje, a dziwne. Dobra. Postaj mnie, kolego. Ulala. To nie było dobre. To zwyczajnie nie było dobre. O, dobra. Mam to. Stormlord zadaje Jodmowi zdecydowanie więcej obrażeń. Tylko trzeba go naładować. I to jest ta część, którą przeoczyłem za pierwszym razem. Ej, ław! Niestety po pierwszym już te stagerki aż tak łatwo nie chodzą. I czasami ciężko jest znaleźć ten moment, kiedy można go złapać. Teraz na przykład mi się po części udało. Nie, nie zdążę. Tak naprawdę jedynym problemem tej walki jest to, żeby znaleźć moment, kiedy można naładować Stormlorda. Jak to się uda, to... Jest. Jeszcze raz. Nie, nie, nie zdążę? Nie. Nie ma po jeden zdążył. Zdążę? Tak, zdążę. Ale już taka jest łatwa, holy fuck. Nigdy nie grałem w łatwiej szogę. Dusza Jorma. Dostajemy wyzwanie z prokuratury generalnej. Prokuratura wzywa. Nie możemy odmówić. Tak jak w tym memie. To co, idziemy do jailer, do naszych jailerów? I ten mem, co człowiek nagle znika. Hejka. Jedna rzeczka bardzo, ale to bardzo mi się nie podoba. To status moich estosów. Wniosek jest prosty. Nie obchodzi mnie, że zostałem wezwany. Spierdalaj. Jedna rzeczka mi się bardzo rzuciła w oczy. To, że za Jodma jest raptem 40 tysięcy dusz jakieś. Czy tam 30. To się mało. Co to Jorm właściwie? Jorm. Wielką maczetę. Albo wielką tarczę. A nie, na indoginie nie jest dobry dla maga. Więc po pierwsze, primo. Andrzeju, wzmocni mi estosy. Nie przy okazji dam ci to faint call. Reinforcujemy szardzikiem. To co, teraz nisko iść szukać kolejnych losych Night Soldów, żeby mieć każdego żywiołu. To też nie mógłbym, ale chyba nie jestem aż taki desperowany. Jeżeli dobrze pamiętam, soft cap na Inter dla magów to jest 200, tak 200, chciałbym, żeby było 200, 50. 250 z hotelem. To jest jakiegoś powodu coś, co mi się działo w głowie, jak to mówię. Stamina jest dla słabych. Spadną Sharda. Jedną wadą będzie to, że będziemy musieli przejść z powrotem od Volta, ale to... Właśnie kojarzę... 40 to są generalnie soft capy, ale czy są spiry nie wymagały 50? Jeżeli nie wymagały, to najwyżej zabij się szybkiego respeka. Tyle mam do powiedzenia. Piękne, było warto. Kolego, weź tam jeszcze raz, co? O, Marcinga w połę. No, choć będzie fajnie. Nie. Kiedyś nauczę się ich parować, ale to jeszcze nie jest ten dzień. I
Ich za to zawsze będę parował na dwa, jeżeli akurat nie czuję się na siłę, żeby parować na raz. Mowa, jak już to jestem, to przekażę sobie 0-1 po kolegach, którzy mogą mi dać te miecze. Leżeć. Nic nie dopnął, nice. To jeszcze kolega niebieskiego, póki tu jest. Generalnie zaraz też będziemy mieli dość dużo okazji, żeby poznajdywać sobie kolejne miecze, ale to już inna sprawa. Choć będzie fajnie. Nie, nie bachuje się kolega. On też mi nie dał miecza. A, to skurwysyn. Nikt mi nic nie daje. Żyć się nie da. Tragedia kompletna. No bo to wracamy do tego, co to jest ważne. O, książę Lothric jest w naszych rękach. O, chcę ją zabić. Już? Skończyłeś gadać? Już? Wszystko okej? Okay? Teraz właśnie moglibyśmy ją zajść dosłownie na samym początku gry i zrobić dokładnie to, co teraz. Co zresztą notorycznie robię, jeżeli akurat mam skłonności masochistyczne. O nie, drzwi się zamykają. Ciekawe, co to może oznaczać? Dobra, a tak bez śmieszkowania i w ogóle, to moje najważniejsze pytanie brzmi tak. Czy ja pamiętam, jak walczę się z danserką? Mam nadzieję, że tak, bo chcę powiedzieć, że to jest jedna z tych rzeczy, które zostają dosłownie jako pamięć mięśniowa, ale jednocześnie nie jestem tego aż taki pewien. Zaraz się przekonamy, I guess. Dupę ją! A, jest okej. Bop. 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 Grabissimo. Chyba już będzie formę zmieniała. Albo i nie. Albo i tak. Darmowe hity. Znaczy darmowe. Nie mogę powiedzieć, że to były darmowe hity w momencie, kiedy przez to obezwałem, ale... O, to był zły timing, albo i nie był zły timing. To był za to zły timing. Dziękuję. Ona generalnie jakoś strasznie pasywnie w tej walce dzisiaj jest. Nie będę na to narzekał. Wow! Oj. Estos. Odejść odrobinę. Znaczy nie, ja kojarzę, że danserka bardzo często potrafi być dużo agresywniejsza niż jest dzisiaj, okej? Okay? Come on, kiedy widziałeś tak leniwą danserkę, która dosłownie nic nie zabija? Już pomijając to, że raczej przychodzimy tutaj dużo wcześniej w grze. Pomijając tą część, to kiedy ostatnio widziałeś, żeby danserka była aż taka leniwa i nic nie dobiła? Może... No sobie trochę w atiumment, bo mam wrażenie, że obecnie moje Estus leczą za dużo w porównaniu do tego, ile mam many. W dodatku jeszcze jeden slot na spale z pewnością mi się przyda prędzej czy później. To co, idziemy w najlepszą... Znaczy inaczej, lokacje może nie tyle do najlepszej lokacji, co idziemy do najlepszego bossa, jaki istnieje w Dark Souls 3.
I na pewno nie umrę po drodze, przysięgam. TF, TF. Oczywiście, że mam na myśli pójść tej w lewo, żeby nie było wątpliwości. Aż ja tego głupiego chuja nienawidzę. Przygotujcie rewolwery. If you catch my drift. Nie. Mam wrażenie, że to nie jest, to tak już nie powinien trafić. No, nie powiem. Ocelot to ostatnia rzecz, którą mógłbym określić mianem zabawnej, interaktywnej. Przynajmniej jedna z tych rzeczy tej nie pasuje bardzo mocno. Chyba spadniemy sobie, trochę za wcześnie, ale cicho. Tutaj jest szardzik, a tutaj się po prostu spada. O, czanki to już są. Właśnie będziemy mogli sensownie naszą... O, o, zaczyna się. Nope, 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 nope. A, dobra, w skali od 1 do 10, jak bardzo chce mi się zwiedzać te lokacje. By the way, ja teraz nie trzymam kontrolera. Postać sama idzie. Więc chyba napadę, muszę się zajrzeć za czymś nowym. Siema. Dobra, w skali od 1 do 10 moja odpowiedź brzmi: spierdalam stąd. Mam nadzieję, że wyraziłem się dostatecznie jasno. Raz, że... Au, Cathedral Knighti bolą. A dwa, że używać się z pusiami absolutnie mi się nie chce. A trzy, że mały ocelot za bardzo drzeja, pewnie trzeba go uciszyć. Ej, kurwa, ja mam miecz magiczny. This gonna be good! To nie będzie dobre. Ocelocie, co przede mną ukrywasz? Graczy w kontraktach więziennych? A, nienawidzę Osirisa, holy fuck. Osiris ma jedną z tych cech, których absolutnie nie znoszę. Au. Daję tle HPC. Ciekawe. Dobra, on teraz robi gówno pole. Czy ogień mu dużo zadaje? Nie aż tyle, ile bym chciał. Au. A, bo ja nie zmieniłem broni. Mało. Jezu. Ta walka zaczyna się dużo gorzej niż powinna. A pierwsza faza to nawet nie jest największy problem w niej. I to jest najgorsze. To, że się z niego zlokowuje przez to, że jestem za blisko, wcale nie pomaga. Dobra, walnąłem cały jeden atak, więc już nie mogę więcej, sotki. Holy fuck. Czego możesz się bać? Ja na przykład się boję ilości estusów, które mam w tej chwili. Panik, panik, panik. Aż mu zdaje obrażeń, holy fuck. Nie ukrywam,
że mój miecz może nie być dobrze skrojony pod tę walkę. Zwłaszcza, że właśnie wchodzimy w tą bardziej zjebaną fazę. Nie, nie będę się zaskał ze słowami. Ta faza jest absolutnie zjebana. Ale dawno mnie było w Dark Soulsach 1, I guess. Mój ulubiony atak. O kurwa. Ja żyję? Jeszcze? Nieironicznie wydaje mi się, że tutaj strategia Zeldena pod tytułem rolowanie się w niego będzie najlepszym, co mogę wykombinować. A potem może zajść po prostu to. Chciałbym mieć jeszcze przynajmniej jednego Estusa. Nie będę kłamał. Au. Za dużo Estusów zmanowałem na pierwszej fazie. I wydaje mi się, że potrzebuję jakiejś innej broni, bo magiczna broń na Oseirosa będzie absolutną katastrofą. I tak bardzo delikatnie powiedziane. No i tak dość długo byliśmy na tych Dark Soulsach 3, więc... A, co my tutaj robiliśmy? A tak, wyjebaliśmy się na arterkach. Kto by się spodziewał? Dźwięk, gdzie dźwięk? Już. Już, dźwięk. Po ekranie jest ten, co trzeba. Dobra. Kurde, chciałbym mieć halabardę czarnego rycerza. Ale liczenie na random dropy jest taki trochę... Ech. Trochę bardzo ech. Moja droga postaci, nie chodź proszę bez tego, jak ci każę. Nalegam. Lubię mieć kontrolę nad swoją postacią. Gargulec się wskrzeszał, czy nie? Chyba nie. Najwyraźniej nie. Przynajmniej nie ten. No dobra. Teraz wziąć i się nie wyjebać. Kamero, nie celuj mnie. Dlatego czasem lubię sobie tutaj tak po prostu bezczelnie zwolnić. Bo wiem, że kamera potrafi mnie scrollować czasami w ten sposób. Jezu, aż taka jest wolna po tym, jak się grało półtorej godziny w DS3. A, chodźmy na górę. I tym razem spróbujmy się nie wyjebać. Co wy na to? Wiem, duże wymagania, ale czasami trzeba. No, dawaj. Ups. Ups. Nie! Pejasol. Chłopcu tęskni do DS2. To było zamierzone, żeby wrócić do DS2. Do Elfenpeak. Ze wszystkich rzeczy. Sevik, ustalmy sobie jedną rzecz. Mogę tęsknić za DS2, ale Elfenpeak to jest chyba ostatnia lokacja, o której mógłbym powiedzieć, że do niej tęsknię. Może oprócz DLC-ków. Chyba to może tym razem kolega weźmie się rozjebie i ocuje. Rozjebiesz się i ocujesz? A znowu się nie ocu. Chyba nie, to nie. Wstawaj, bo muszę ci pobić.
rzeczy. Ja dosłownie nie mam żadnych strzał, czy nie mam tych strzał? Ja jakieś tam mam. Profesjonalne headshoty. O! Ale weszło. Idealny headshot. Bąk. Niestety. Nie byłem w stanie mu backstaba sprzedać, ale... Ważne, że zabity. No, w sumie teraz... Okej, już pamiętam, gdzie się wyjebałem. Zastanawiałem się, gdzie się wyjebałem, ale niestety... Zdążyłem sobie przypomnieć. Na tych zjebach tutaj. Nie, dobra. Twin Blade w obie ręce i ich na kurde, jak to spadną. Powiedziałem coś. Trzeba być agresywnym, a nie miękką pizdą. To jest metoda na sukces. Daj mi tarczę. Tam jest jeszcze jakiś kolega? Nie. Nie chcesz się bić? Chcesz się bić. Jestem z złego miejsca trochę. A kurde, liczyłem, że Baxter wejdzie. To był Baxter z kolei! Fine! Dobra, jako że nie chce mi się kompletnie bawić w mechaniki. Moja postać chciała tam iść sama. Jezu Chryste. Daj mnie odpalić pochodnie. A to się tu robiło? Tak, to się podpalało. Płoń, kurwo. Płonie, płonie. To najważniejsze. Tu jest przynajmniej dwóch kolegów. Czy oni się otruli? Powiedzcie, że oni się otruli. Oni się nie otruli. On żyje, by the way. A co z tym drugim kolegą? Tamto sobie raczej nie poszedł. Czy on wziął i się zjebał? Nie wiem, ale kwestionuję, co się stało. Pokaż, czy tutaj po prostu nie jest ognisko? Tak, tu jest ognisko! Jezu, progres w DS2! Nawet nie będę przy niej siadał, bo nic nie zużyłem praktycznie, ale Jezu Chryste, progres. I w sumie to oznaczało, że nawet nie musiałem odpalać tego. Battlefly'a, bo tuż obok było ognisko, od którego mogłem sobie pochodnie odpalić. Ale dobra. Maska manekina. Kalekina trochę. Tak jak będę mogę wejść, nic mnie nie skrzywdzi. Kurwo! Ledwo co powiedziałem. Złaś tu powiedziałem. Ja bym to poszedł na tle. Spoko. Nie powiem, że mi się nie zdarza, wręcz przeciwnie. A koledze? Tak. I to nie jeden. Czy on? Co on? Próbował osiągnąć? Uczynić? A, skończyły mi się strzały. Może kiedyś zagrać jakimś takim bardziej dedykowanym łucznikiem. O! Dobra, powiem, nie zdążył wejść. Stakuje się, ale nie zdążył wyjść. Nie dobije się, prawda? To się nie zdąży nastakować, prawda? Okej, schodzi. Wszystko jest okej. Wszystko jest dajdziobu. Flame Butterfly. Confidence Skeleton. Biorę w kasę niż raz. O. Powiedzcie, że to nie jest kinematka. Nie idę tam. Nie. Odmawiam. Za dużo razy umarłem w tej grze od kinematek. Nie zbliżam się. Jeżeli to nie jest absolutnie niezbędne. Obawiam się, że tak może być.
Kurde, nie pamiętam elfem pikasz tak dobrze, więc nie do końca. Widzę taki pokój i się zastanawiam, gdzie ja tu właściwie mam iść. I jak bardzo coś mnie tu zaraz zaatakuje. A propos. Czy to jest piromantka? Tak. Ono. O no 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 no. Oj, no 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 no. Tutaj się do bossa spadało. To już z wyglądu... ILE?! O mój Boże. To nie było zaplanowane. Estus. Ja myślałem, że to jest znacznie niżej. W sensie, różnica wysokości jest mniejsza, o. Dobra, granie to, co wcześniej robiliśmy z podpalaniem, służyło temu, żebym tu pływa umarł na raka, jak tylko wejdę. Służyło temu, żeby cała ta arena nie była zajebana co cidną. Tak w dużym skrócie. Na szczęście jest standardowa strategia pod tytułem trzymaj się blisko bossa i Circle Safe'u i powinna działać. Na szczęście też miałem absolutnie losowe wyczucie, kiedy boss będzie używał graba. Jezu Chryste, Twin Blade są takie fajne. Tylko muszę na staminę uważać. A, dałem się złapać. Au. Estus, zdążysz? Zdążysz. A, to sobie zablokujmy, żeby nas spokojnie się wyregenerować. A. A, niepotrzebnie, mogłem to zablokować. Teraz zaczekajmy na jakiś ciąg ataków, po którym będą bezpiecznie jest tu założyć. Czyli na przykład... Nie ten, o ten. Dobra. No spokojnie. Dziękuję. Wydaje mi się, że mogę to zagrać tak w miarę bezpiecznie, po prostu raz na ich czas atakując, tak długo jak ona nie zrobi czegoś tak niemądrego. Pewnie pójdzie po głowę teraz, no. Na szczęście byłem wystarczająco daleko, żeby nie oberwać, bo na starczo mogłoby to zaboleć. Dobra. Dobra. Dzikę. Dzikę. O, o. Przebija mi tarczę, ale nic nie szkodzi. Dobra. Dobiję ją. Łatwo. Gra nigdy w życiu nie była równie prosta jak ta. A tam byli ci koledzy, którzy wcześniej mnie bardzo nie lubili, ale ja ich wciąż nie lubię, więc się z nimi grzecznie kulturalnie żegnam. Nie obchodzi mnie, że oni chcą ze mną porozmawiać. Ja z nimi nie chcę rozmawiać. Mam nadzieję, że wyraziłem się dostatecznie jasno. Ostatnio dobra lokacja w DS2. Nie mam nic do tej lokacji, co się idzie do tej? To Brightstone Cove Seldora się nazywała? Brightstone Cove chyba było w porządku jako takie. Nie mówię o pewnych raczydłach, które są gdzieś tam po drodze, ale samo Brightstone Cove Seldora. Wydaje mi się, że było ok. Akurat, nie wiem, jakoś Iron Keep bardzo lubię. Battle Sixty Clast. Powinienem coś dać ten Vigor, prawda? Prawda?
Wigor jest dla ciot. Czy coś? Ile mam dużo właściwie? Dużo bossowych. Bo tych małych niekoniecznie. Ale i tak chciałbym mieć jeszcze przynajmniej na jeden poziom, więc... Coś sobie łyknę. Ile daje Proud Knight? 2000, Jezu, jak mało. A to nie powinno wystarczyć na poziom. Sixy Clast, level up. Jeszcze trochę staminy. Nie ukrywam, że trochę mnie boli to, ile staminy zużywa ataki w Twin Blade'em, więc jednak trochę potrzebuję więcej niż na innych postaciach. Iron Keep. Lubię Iron Keep. Nie wszystkie fragmenty, ale generalnie lubię Iron Keep. Zwłaszcza jednego bossa, który to jest. TF. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy przychodzili do S2, wiedzą, o jakim bossie można mówić, że TF, lubię go. Jak dobrze pójdzie, niedługo się z nim spotkamy. Czy to nie było inwejdy jakieś dziwne? Wydaje mi się, że to jakiś mag inwejdował. Armor Venice? By the way, jak na maga jest skurwysyńsko tankowaty, więc... On jest magiem, żeby nie było wątpliwości. Niestety NPC-ów nie można tak łatwo circle safe'ować jak zwykle AI. Oho, zaczyna się. Ile? Nie zdążę. Armored Dennis, ty skurwysynu. Tyle mam ci do powiedzenia. No to co? Speedrun do slota, część druga. Jakaś część mnie nie chce tego speedrunować, bo jednak są tam teoretycznie fajne przedmioty, czanki chociażby, tak. Z drugiej strony, holy fuck. O, to kolejny miecz, który skaluje z magią, ej. Czy ja mam jakikolwiek miecz, którego mogę sensownie używać, który nie skaluje z magią? Chyba nie. Ta bałka będzie zabawna. Nieironicznie chciałbym mieć jakąś broń, która w tej chwili nie skaluje z magią, a najlepiej skaluje z elektrycznością. Akurat na tę jedną konkretną walkę. Ale z drugiej strony spekować się specjalnie po to na pewno nie będę. Ja też nie mogłem zmienić po Infuse'a. A to dżemy kosztuje, a dżemów nie ma aż tak dużo. Ubiję go normalnie. Nie będę kłamał, przez moją ilość podejść, które zazwyczaj mam do kolegi Oseirosa, no czułem się już tańczyć momentami z tymi strażnikami. Chcesz zjechać na dół? Okej, on sobie zjedzie na dół. No i się zbuffował jeszcze chłop. Nice. Jeszcze jakbym mógł windę zawalić, to w ogóle byłoby super. Tak naprawdę to nikomu nie mówcie, ale bardzo mi zależy wrócić do DS1 jak najszybciej, więc dlatego robię to, co robię. Znasz co?
kolega na szczęście nie zna ukrytych strategii polegających na spadaniu tutaj, więc ja jestem w miarę bezpieczny. Podkreślam w miarę, bo on chyba mnie tam goni z tego co słyszę. A gdzie są Pulse of Man, gdzie jesteście? Tu jest na pewno jeden. Nie zdziwiłbym się, gdybym nie flipował tutaj grzecznie i kulturalnie przez ścianę. Kolejny chunk, nice. Czy ja mogę? Powinienem móc to spaść. Na pewno nie w taki sposób spadę, ale mógłbym. Powiem więcej, jak tu jestem, to powinienem być w stanie wyknąć tu bezpiecznie embera. Ach, lol, przez nich i można biegać. Wszystko tacy bezpiecznie. Ktoś umarł od czegoś. Zamknij się, ocelot. Au. Dobra, on se jebnie lód. Więc nie ma bicia. To jest właśnie ta strasznie irytująca rzecz, że on z jednej strony chce się bić wręcz, a z drugiej strony co chwilę jak się do niego podejdzie, to wbija swoją laskę i tworzy lodowe pole wokół siebie, w którym stać nie można. A propos. Tak sobie grać nie myślę, że można z dużo hitów wbić. Najchętniej bym sobie zinfiozował broń na elektryczność, ale niestety póki mam ją na magię, to nie mogę. A Oseidos, z tego co pamiętam, jest jako tako podatny na elektryczność właśnie. Au, za późno. Tyle powinien być zdążyć w stanie? Nie do końca, ale nie będzie. Nie jedynie się ma wrażenie, że druga faza jest o tyle łatwiejsza, że mogę w niej mu zadawać obrażenia. Nie to co w tej. Bo w tej on tak naprawdę nie wie, czy chce być w mili, czy nie chce być w mili. O. Zasada nieoznaczoności Oseidosa. On jednocześnie jest mili, nie jest mili. Zależy, kogo spytasz. Nie, nie wiem, kto pytał. To jest jeden z nielicznych bossów w Dark Soulsach, których kompletnie po prostu nie znoszę. To jest taki hejt kompletny. I nie umiem też z nimi walczyć jako tako. O, to była szybka druga faza. A to był bardzo zły fireball. A nie, mamy. Za daleko jest, tre! Dobra. Chcesz popysku? To łap popysku. Nieironicznie zaczynam się z każdą chwilą czuć coraz bardziej komfortowo z jego drugą fazą. Co jest dla mnie kompletnym absurdem, biorąc pod uwagę, że on w drugiej fazie się zachowuje kompletnie losowo i nieprzewidywalnie. O. Może to kwestia tego, że stojąc pod nim można dużo więcej działać tak naprawdę?
I jak stoi się pod nim, to on zazwyczaj nie robi tego ataku, bo jak widać może. Stos na wszelki upadek. Na ten atak jest tak mało czasu na reakcję, Jezu. A jak się stoi pod nim, to praktycznie nie ma. Zdąża? Raczej tak. Oj, chyba. Niedobra. Estus. To będzie... To... Powinien zdążyć. A, bo i nie trafię po prostu. Au. O. Niedobrze. A. Oberwał. Mam jeszcze chyba na dwa Great Chaos Fire orby. Albo i nie na dwa, co mnie cofnie tutaj. Bo teraz jestem dosłownie skazany na łaskę tego, co on będzie robił. Au. Łatwo. Najłatwiejszego, w jaką rzecz ugrałem. Jebać Osiris za prądem? To tyle z najważniejszych rzeczy, które chciałem przekazać w kwestii tego bossa. Ja za 70 tysięcy dusz. Zapomniałem, że to jest aż tyle. A, dobra, teraz nigdy nie pamiętam. Bo tutaj jest sporo przeciwników, którzy teoretycznie wyglądają jak nieżywi i nigdy nie pamiętam, którzy z nich żyją, a którzy nie. Niestety po zobaczeniu ich przypominam też sobie, dlaczego ich nienawidziłem. Wystarczy mi dosłownie na nich spojrzeć, żeby już wiedzieć, a kurwa, ja ich nie znosiłem, holy fuck. Tutaj gdzieś coś było, tutaj gdzieś skrzynka była? Tu była skrzynka. W niej był Scale? Tak. Ogólnie cały Ogot Osirisa ma jakieś 6 różnych skali, z tego co pamiętam. Ale to niższa niższość. Ej, pamiętacie to miejsce? Ej, pamiętacie? Wracałem na sam początek gry. Jej. Czas na NG+. A tak naprawdę to idę wydać poziomy najpierw, aż to można się dostać na ten NG+. Muszę sobie trochę jeszcze attunement pobić zdecydowanie. Czy będę miał na 3? Nie. Muszę ten jakąś duszę łyknąć. Jeszcze jedną przynajmniej. Nawet nie wiem, czy to jedna wystarczy. Pewnie nie. Zabraknie mi jakiś gdzieś między 500 a 1000 pewnie. A nie, wystarczyło. Nice. I dostaję też slot dodatkowy. Dobra, to jeszcze Andrzeju, kolego, poproszę Estusa. W ogóle nie, cały czas zapominam, że ja teoretycznie gram magiem, szczerze mówiąc, bo czuję się bardziej bęgą piromantą przez tego Great Chaos Fire Orb'a. Z drugiej strony moje Zero Faith nie wskazuje na to, że gram piromantą. Ty, ale w sumie czekaj. Przecież! Ty, no właśnie! Skoro już mowa o Osirisie. Dawaj, MLG, stary. A kurwa, MLG kosztuje za dużo i wymaga siły. A, w sumie i tak bym tego używał zwłaszcza. A dwie chyba wystarczyły. MLG Sword. Najlepszy miecz. Tak jakby nam brakowało wcześniej obrażeń od tego, od magii. Teraz będziemy mieli miecz, który zadaje jeszcze więcej obrażeń od magii. Ja mam Scaly w ogóle. To mnie ciekawi. Scaly mamy 6, czyli to też się mogę go ulepszyć na plus 3. Chcę go ulepszyć na plus 3? Czy będę miał coś lepszego do używania
Hashtag magiczny. Będę sobie MLG Zelda. Co ja się będę? Tylko gdzie on jest? To jest. A nie, potrzebuję 4 scaly. Fuck! Myślałem, że mniej. No i zaraz będziemy mieli okazję i tak sobie skorzystać. Przy okazji wezmę sobie... Ty właśnie, przecież mogę tego ulepszyć ten miecz na potrzeby. Jak już tu jestem, to dam mu Infios Chaos. Dam mu Infios Chaos. Możemy mieć posturknik z obdań, głównie o to mi chodzi. Taką kreskaluję z intem. Także naszym, powiedzmy, magicznym mieczem teraz będzie MLG Salt, a naszym ognistym mieczem będzie ten losikowy. Dobra, chcę założyć coś, co jest lekkie. Mogę go dzierżyć dwuręcznie, to najważniejsze. Spada pewna wymusy, ale da się obejść. Wysajmy do zaniedbanych grobowców. Te grobowce będą waszymi grobowcami. No i przynajmniej nie będę się już musiał przejmować tym, że coś magicznie jest teraz odporne, więc nie mam jak się z tym bić kompletnie. Shriving Stone. W Untended Gravesach było chyba jedno ognisko, tylko i tam mnie strasznie niepokoi TBH. Czy on będzie już Dariapa? Chyba nie. Dobra. To teraz już nie będzie Dariapa. Ja mogę przynajmniej po części sobie z nimi poradzić, zanim się przemienią. O, pamiętacie jak miałem stamina? Ja też nie. No chodź, będzie fajnie. Ogólnie one jak się przemieniają, to są strasznie spazowate, więc staram się tego unikać, jak mogę. Czy mi się wydaje, czy mój ten miecz zadaje im więcej? Może to podatnie na ogień. Zwłaszcza, że to wygląda jakby się od tego palili. Asher Nestus Sync, jeżeli dobrze pamiętam, zmniejsza ilość many, którą nam się regeneruje z F2-sów. Bo brakuje mi już tylko jednego Shard'a, teraz jak to myślę. I dwóch, znaczy wyjdź, dwóch Estus. Jednego Estus Shard'a i dwóch Bone Shard'ów. O, to chciałem powiedzieć. A dobra, to jest kolega, który może nam spuścić lekki wpierdol, jak nie będziemy uważać. Niestety wszystko tutaj jest generalnie dość wytrzymałe, więc trzeba mieć to na uwadze. Oj. Jak już mówiłem. Ulala! Dałem się zmemować. Wiecie co? Teraz ja go zmemuję. Duży tanit. Wolałbym, żeby czanki już tutaj były, ale niech im będzie. A, tu jest jeszcze jeden. Kurde. A ja w sumie pytanie. Czemu Jason nie miał tutaj fali uderzeniowej? Chyba, że ona była przy naładowanych atakach. A zobaczymy. Na pewno nie przy tym. To tyle mogę powiedzieć z automatu. Teraz potrzebuję staminy i chwili. Ta, przy naładowanym ataku jest. Dobra, to trochę sobie przypomniałem jak to działa. To jest już sporym pozytywem. Wyrzucę sobie firebombki, bo oni są nieprzędne. Czemu się biegi? To są kundle. Wszyscy wiem, co trzeba robić kundami. Najlepiej prądem. Mój święty Boże. Czank się przyda. Co czujesz, że się będę wracał do ogniska? Przed bossem jeszcze? Tylko najpierw chcę się krystalizatami zająć. Dużymi.
cholera. Źle wytanowane. Dobra, on się przeruje, whatever. Chcę go mieć tutaj. On chce zielnie, nie chce zielnie. Fajno. Ups! Jak to było? Wynoszę się do ogniska. Ha, ha, ha. Oh, cholera. Nie, dobra. Na dzisiaj sobie skończymy grzecznik kulturalnie. To wydaje mi się, że jest dobre miejsce, żeby na razie zakończyć. W DS3 były duże postępy, w pozostałych grach niekoniecznie, chociaż DS2 wyszło całkiem znacznie, więc nie będę narzekał. W każdym razie, mówię, na dziś to było na tyle, żeby nie było. Mojego przyszłosobotniego streama nie będzie, bo siłą rzeczy święta. Ale się do TNG Strategy powinno normalnie być. No na dziś to było na tyle. Dziękuję wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!